Challenge na dzisiaj to położenie tapety z włókna szklanego. Wcześniej przygotowałem sobie ścianę. Jest tu położony tynk. Tynk będę teraz gruntował. Jest to specjalny klej do tapet z włókna szklanego. Rozcieńczyłem go wodą. Producent nam podaje, żeby stosować inny preparat gruntujący. Ale taka proporcja, trochę kleju, trochę wody, żeby to wyglądało jak emulsja, też będzie dobra. Klej ma w tej chwili konsystencję trochę bardziej gęstszej farby. Zaczekam z 2 godziny i przystąpię do klejenia. To gruntowanie jest naprawdę koniecznie potrzebne. Gdybym tego nie zrobił, wówczas w momencie nanoszenia kleju na ścianę, klej by bardzo szybko wsiąkał w ścianę i nie mógłbym przykleić tapety. Ściana automatycznie stawałaby się bardzo sucha. Gruntowanie jest konieczne. Zaczynamy od wymierzenia sobie linii, od wymierzenia, gdzie będzie się kończyła tapeta. Bryt tapety z włókna szklanego ma aż 1 metr szerokości. Zaznaczam sobie. Także będę miał tutaj tą linię jako punkt taki orientacyjny, żeby było wszystko prosto. Wcześniej przygotowuję sobie bryty odpowiedniej długości z naddatkiem kilkucentymetrowym. Do klejenia tapety z włókna szklanego używam specjalnego kleju. Klej do tapet z włókna szklanego. Otwieram, przymieszam. Tusz nie trzeba wykorzystywać, tusz nie trzeba rozcieńczać wodą. Klej jest już gotowy. Klej nanoszę zwykłym pędzlem. Musi powstać taka powłoka dosyć śliska, w której tapeta, że tak powiem, będzie mogła sobie swobodnie jeździć, a ja będę mógł ją swobodnie manewrować. Kleju nie można żałować. Jeszcze raz od góry przyjechałem, i żeby zabezpieczyć się przed suchymi miejscami, żeby tych miejsc suchych nie było. Nie wolno żałować tutaj kleju. No, zużycie na pewno jest większe niż przewiduje to producent. W każdym razie trzeba szybko. Kiedy już jestem pewien, że ściana jest dobrze zaklejona, mogę już przykładać tapetę. Ustawiam wzdłuż wyznaczonej linii. Równomiernie rozprowadzamy klej. Kłopot przy drugiej warstwie jest taki, że musimy dopasować do wzoru. Każdy bryt mi coraz lepiej wychodzi. Żeby tapeta była złączona, używam wałka. Złączę tapety. Jest tak dobrze zrobione, że nawet nie widać tego miejsca, gdzie to jest zrobione. Gdzieś
włączą tapety. Elegancko, z każdym brytem jestem coraz bardziej pewny siebie, coraz lepiej mi to wychodzi. Tu jest moja talina ołówkiem, w tej chwili jest widoczna. Natomiast jeżeli się pokryje farbą, to już nie będzie tej linii widać. Złącza są praktycznie niewidoczne. Tu jest drugie złącze. Utworzenie 5 brytów zajęło mi około 2 godzin. Po czekaniu 24 godzin tapeta jest już sucha. Zatem ją malujemy. Używam farby lateksowej. Tapetę z włókna szklanego maluje się normalnie. Normalnie maluje się tak jak ściany czy cokolwiek innego. Ani jest większa chłodność, ani mniejsza. Po prostu idzie normalnie wszystko. Po pierwszym malowaniu okazało się, że farba, którą używałem, no źle pokryła. Była bardzo rzadka, farba była bardzo rzadka. W związku z tym mam bardzo dużo na całej powierzchni przebić, miejsca, w których farba jednak nie sięgnęła. Rzadka farba spowodowała, że no, ten efekt po malowaniu nie jest dobry i trzeba jednak zamienić to na farbę bardziej gęstą. Tak wygląda różnica między farbą rzadką, a tak wygląda farba gęsta. Jeszcze raz farba rzadka. Opad farby jest zdecydowanie szybszy. Druga warstwa jest tutaj położona, widać różnicę. Przy pierwszej warstwie mamy tutaj jeszcze przebicia. Po malowaniu drugiej warstwy już nie ma tych przebić. Co więcej, chyba popełniłem jeden błąd. Okazało się, że tapeta z wełny szklanej ma jednak lewą i prawą stronę. Tutaj użyłem, na tej ścianie użyłem tapety jakby po lewej stronie, w związku z tym dlatego pojawiły mi się takie, nie wiem jakby to powiedzieć, no coś tutaj odchodzi z tej tapety. Wydaje mi się, że jednak jest to lewa i prawa strona i takich rzeczy mam kilka. Trochę się znajdzie na ścianie. Na drugiej ścianie, jaką zrobiłem, nie mam właśnie takich wystających rzeczy. Cała tapeta jest gładka. Okazuje się, że tapetę powinniśmy przyklejać w ten sposób. Natomiast na tej ścianie ja przykleiłem w ten sposób. Być może to jest przyczyna tego, że na tej ścianie są gdzieniegdzie jakieś wystające włókna. Skala trudności oceniam to na 4, gdzie 10 to jest bardzo trudne, 1 to jest bardzo łatwe. Co tutaj było trudnego? Klejenie ściany, to jest trzeba robić na czas. Tutaj trzeba się naprawdę namęczyć. Jak u góry smarowałem, przeszedłem na dół, to już góra powoli schła, także trzeba naprawdę się tutaj dobrze obracać. Trudne było również przycinanie tapety u góry. Trzeba było to dopasować dobrze. Natomiast bardzo mi się podobało to, że tapeta się łatwo rozkłada, łatwo można ją poprawiać. Podoba mi się to, że tą tapetę można malować. Liczę na długotrwałe użytkowanie. Co najmniej 10 lat można tą tapetę malować co roku. Może mieć wiele warstw i praktycznie jest nie do zużycia. Jak będę ją zrywał, to prawdopodobnie może mi odpaść tynk. Polecam tapetę z włókna szklanego. Montaż jest w miarę łatwy i da radę samemu zrobić, unikając tych błędów, które ja tutaj pokazałem. Dzięki.